Witamy wszystkich serdecznie. Byczy podcast powraca. To już 2 albo 3 miesiące, kiedy brakowało nam albo czasu, albo chęci, albo zapału. Niestety z ręką na sercu przyznaję się bez bicia, że poziomem dostosowaliśmy się do tegorocznych występów Chicago Bulls. Po długiej przerwie witam Marcin, jest ze mną też Bartek. Cześć Bartek. Cześć. Mimo że dużo czasu minęło, bo po raz ostatni nagrywaliśmy się, kiedy nie oszukujmy się, mieliśmy całkiem dobre humory. Mimo że byliśmy przekonani, że ten rok będzie skazany na tankowanie, na przegrywanie, to na samym początku sezonu humory mieliśmy dobre. Trochę się wydarzyło, nie ma już Freda Hoiberga, siema Fred. Jest Jim Boylen. Nie siema. Mamy nadzieję, chyba tutaj będziemy z Bartkiem zgodni, że mamy nadzieję, że kariera Jima Boylena po tym, po tym jak oglądamy ewolucję Chicago Bulls za jego kadencji, że jego kadencja nie będzie trwała tak długo jak kadencja Freda Hoiberga. To ewolucja to raczej się posuwa naprzód, my obserwujemy po prostu degradację tej drużyny, chociaż no wiadomo, nie graliśmy niczego dobrego, ale to co się dzieje za Boylena to jest to już jest ewolucja, jesteśmy jedyną drużyną w NBA obok Cleveland, która stara się wrócić do schyłku lat 90. Pierwszym tematem będzie Jim Boylen i to jak my go odbieramy po zwolnieniu Freda Hoiberga, drugim tematem będzie podsumowanie występów naszych debiutantów, bo Chandler Hutchison odgrywa coraz większą rolę w zespole i jest już starterem. Natomiast Wendell Carter Jr. po tym jak został starterem od pierwszego meczu, swój sezon najprawdopodobniej już przedwcześnie zakończył przez kontuzję kciuka. No, swoją drogą to trochę abstrakcja, że można ominąć 3 miesiące sezonu przez kontuzję kciuka. No tak swoją drogą, nie wiem czy wiesz, że to jest ta sama kontuzja, dokładnie taka sama, która tak naprawdę zakończyła nam karierę Joakima Noah na takim poziomie, do jakiego nas przyzwyczaił w erze MVP Rose'a. A to do tego nie doszedłem. No więc oby to się nie skończyło tak samo, bo Wendell był bardzo obiecujący, no ale już go nie zobaczymy, to jest oficjalnie, jest już po operacji, niby jest wszystko ok, ale... No ale to już jest koniec sezonu, chyba że awansujemy do playoffs, no ale to chyba nie. Ja myślę, że jedynym patentem na ozdrowienie Wendella Cartera Juniora byłaby wymiana Robina Lopeza pojutrze. Nagle by się okazało, że on nie potrzebuje 3 miesięcy przerwy. No po operacji to już raczej potrzebuje. Może nie 3, ale no nie jestem lekarzem, nie wiem. Ale nie ma co się śpieszyć, w finałach w tym roku grać nie będzie. Dobra, Bartek, moje pierwsze pytanie, wiem, że cię wkurwię na samym wejściu. Jak ci się podoba Chicago Bulls w wykonaniu warsztatu, kunsztu Jima Boylena? Patrząc na to, jakie miałem oczekiwania względem tego sezonu, czyli top 3 pick, no to powinno mi się bardzo podobać, ale myślę, że to samo moglibyśmy osiągnąć z Hoibergiem, ale jednak to w trochę innym stylu. I z jakimś WF-istą z Podlasia. Tak, no trochę w innym stylu. No, regres na każdym poziomie, w każdej statystyce. Mieliśmy być lepsi w obronie, jesteśmy jeszcze gorsi. Tempo spada, spowalnianie gry na siłę, rozciąganie akcji do samego końca, potem oddawanie jakichś desperackich rzutów, kiedy kończy się nam czas. No, Lauri i Wendell zostali w ogóle zmasakrowani. Oni wyglądają jakby byli wybrani gdzieś tam pod koniec drugiej rundy albo w ogóle spoza draftu. Pisałem ci zresztą, znaczy pisałem tobie, pisałem chyba wszystkim na shotboxie, że przede wszystkim Matt, pozdrawiamy, że w przeciągu tak naprawdę miesiąca zostało zniszczone to, nad czym jaki Fred Hoiberg by nie był, tak widać było, że chociaż indywidualnie część z tych zawodników dostaje szansę i nie boi się grać w koszykówkę, po prostu nie boi się grać w koszykówkę. Oni mieli zielone światło na wszystko. Czy to dobrze, czy źle, to już nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, myślę, że wiele innych osób mogłoby się w tej kwestii wypowiedzieć. Natomiast mieliśmy przebłyski każdego zawodnika, który stanowi nam ten jankor, ten fundament, tak? No zwłaszcza, że musimy pamiętać, że nie wszyscy byli zdrowi, więc przez początek sezonu tą drużynę praktycznie Zak ciągnął w pojedynkę, dokładnie, robił po 30 punktów na mecz. W tamtym roku dostaliśmy namiastkę tego, kim może być Chris Dunn dla tej drużyny, bo okazał się, zresztą ty dalej w niego wierzysz, że to może być nasz rozgrywający na lata, ale dostaliśmy Chrisa Dunna w wersji, w jakiej tak naprawdę
oczekujemy rozgrywającego od momentu, jak kontuzji doznał Derrick Rose. Dostaliśmy na miastkę Bobby'ego Portisa, który no, nie przez przypadek był okrzykiwany głównym, jednym z kandydatów do nagrody Sixmana w tym roku, tak? Dostaliśmy Lauri Markkanena, który można powiedzieć, że nie stał się super gwiazdą w swoim debiutanckim sezonie, natomiast pokazał kawał dobrej koszykówki, pokazał, że to jest gość, który może być tak dobry jak Kristaps Porzingis z Nowym Jorku, jeśli nie lepszy. W tym roku na samym początku sezonu dostaliśmy Zacha Lawina w wersji All-Star, który może nie ciągnął teamu do zwycięstw, natomiast indywidualnie pokazał się jako gość, któremu warto było zapłacić 19 milionów i który może jakkolwiek budować swój leadership. Fred Hoiberg został zwolniony, pieprznięcie i nic z tego nie ma, po prostu nic z tego nie ma. W koszykówkę nie potrafi grać Bobby Portis, w koszykówkę nie potrafi grać Lauri Markkanen, w koszykówkę przestał potrafić grać Chris Dunn, który no dla mnie to jest w ogóle zwrot o 180 stopni. No tylko też, jak oni mają grać w tą koszykówkę tak jak grali wcześniej, skoro większość naszych akcji to jest post-up do wysokiego, gdzie tak naprawdę eliminujemy wszelkie atuty Lauriego, umiejętności Wendela. No więc tak właśnie. Tak naprawdę w tym, co gramy za Boylena, jedynym zawodnikiem, który pasuje z tej rotacji do koncepcji Boylena jest chyba Robin Lopez, którego rzekomo chcemy wymienić albo wręcz zrobić buyout. To jest jakieś nieporozumienie. Zresztą ja nie przytoczę tego, co pisałem na Shoutboxie, no bo to było zbyt obrazoburcze. Metafora, której użyłem. No ale to nie może być tak, że przez 3 lata z Hoibergiem uczymy się jednego i nagle przychodzi gościu i mówi, że mają robić dokładnie wszystko na odwrót. No to nie dziwne, że to wygląda tak, jak od wygląda. Od trzech lat słyszeliśmy, że koncepcją teamu ma być more younger and athletic. Wymieniamy Derricka Rose'a, wymieniamy Jimmy'ego Butlera, zwalniamy tak naprawdę Dwayna Wade'a, nie podpisujemy Rajona Rondo, no bo oni nie pasują. Stawiamy na młodzież, która ma biegać, która ma rzucać, która ma stylem gry przypominać to, co prezentowała Iowa State za kadencji Hoiberga w NCAA. I kurde, to nawet nie jest próba rozbicia, ewentualnie próba w ogóle zmiany koncepcji gry Hoiberg-Hoiball versus Boyball, tylko to jest no, ruina, to jest degradacja, to jest zniszczenie tego, czego tam młodzież uczyła się, no w przypadku Lauriego rok, tak? Ale w przypadku Bobby'ego Portisa 3 lata, w przypadku innych graczy w ogóle to wygląda podobnie. No dla mnie to jest abstrakcja. Abstrakcja i... Mnie w ogóle ciekawi, co kierowało zarządem, front office'em, ktokolwiek o tym zadecydował, o takim ruchu, no bo skoro buduje się drużynę pod Hoiberga, już zostawmy to, co mówiliśmy, no bo tak naprawdę gdybyśmy nagrywali te podcasty regularnie, to teraz można by było przypomnieć ten, w którym cieszymy się ze zwolnienia Hoiberga i mamy jakieś tam nadzieje związane z Boylenem. Pierwszy mecz z Oklahoma był naprawdę świetny, jakoś to wyglądało, ale to chyba był po prostu efekt nowej miotły, a potem już tylko zjazd poziomu w dół i to w każdym możliwym elemencie koszykówki. Dostali na pierwszym treningu pompki, zamiast treningu koszykówki się przestraszyli, no taka jest prawda. Wiesz, Hoiberg kazał im biegać, Boylen każe im się czołgać. Hoiberg kazał im rzucać trójki, Boylen każe im grać tylko post-upy. Hoiberg kazał nakręcać tempo, Boylen nawet przy fast breaku machał łapami, żeby zatrzymać piłkę i rozegrać akcję do końca, kiedy można polecieć tak, z kontrą trzech albo, albo wręcz we dwójkę na jednego obrońcę czy na pusty kosz, przecież to jest jakiś nie śmiech. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, bo mi się to rzuciło dopiero od dwóch spotkań. W momencie, kiedy Chris stara się, czy to były bodajże dwie akcje, Chris Dunn i chyba Bobby Portis, jak wyprowadzali piłkę z pod własnego kosza, w momencie jak przeprowadzili tą piłkę, nie wiem, no załóżmy to są 2-3 sekundy i przeszli już przez połowę, to jest tonowanie, jest machanie rękami w dół i zwolni. To no, idziemy pod prąd do trendów koszykówki. Moim zdaniem, zresztą nie tylko moim zdaniem, zdaniem chyba większości ludzi na Twitterze, czy to w polskim, czy to na polskich stronach, czy to od polskich dziennikarzy, czy tam jakichś blogerów, ale patrząc też na to, jakie są nastroje za oceanem, to no wszyscy są świadomi tego, że to nie doprowadzi nas donikąd. Hoiberg też pewnie nie doprowadziłby nas donikąd koniec końców, chociaż no nie przekonamy się już o tym, jakby to było z kompletnie zdrowym rosterem, gdyby dodać ten moim zdaniem ostatni wysoki pik, bo w końcu w drugi rok tanku by się przydało porządnie zatankować, wybrać tego niskiego skrzydłowego.
bo nadal wierzę w Dana i uważam, że Ja Morant to świetny zawodnik, ale powinniśmy jednak celować w Barretta czy tam w Zajona, jeżeli będzie dostępny, nie wiadomo jaki będziemy mieli pick. I pieniądze z Jabariego mądrze wydać na jakichś roleplayerów i weteranów, którzy dadzą wsparcie z ławki, bo na dzień dzisiejszy mamy 5-6 zawodników i G-League tak naprawdę w naszym rosterze, więc wyniki muszą takie być po prostu, tego się nie da. Ja ostatnio po tej rozmowie z tobą, co napisałeś mi, że też już nie wiesz, co masz wierzyć, jak przytoczyłeś statystyki Kcadana, to tak się zastanawiałem, że gdyby była taka możliwość i pobawić się chwilę w NBA 2K i na 2 tygodnie wypożyczyć Dana do Phoenix, ja bym bardzo chętnie zobaczył, jak Dan funkcjonowałby na przykład w takich Phoenix. Jeśli nie Phoenix, no to jeszcze ewentualnie zamienić go z Triangiem z Atlanty. Zobaczyć, czy on no już dwóch... prędzej do Atlanty, bo Phoenix jednak miałby kogoś takiego jak tutaj Mazaka, tam by miał Bookera, pod koszem miałby Aytona, więc on też nie mógłby być takim point guardem, gdzie piłka byłaby głównie w jego rękach. No może, dobra, no może masz rację, może Phoenix to nie jest, może Phoenix to nie jest do końca słuszny kierunek, natomiast chciałbym zobaczyć, jak on by 2 tygodnie funkcjonował w Atlancie i po 2 tygodniach mieć namacalny dowód na to, że po prostu Jim Boylen go niszczy. I tyle. Myślę, że widzimy, co się dzieje z większością zawodników, to ciężko dopatrywać się jakiegoś przypadku, no, niż to, że Jim Boylen ich niszczy wszystkich, jak leci tutaj. Jedyny plus jest taki, że Hutchison w końcu po odejściu Holiday'a zaczął grać w pierwszej piątce, może jakieś rewelacyjne liczby nie są, ale z drugiej strony... Ale z drugiej strony kto ma rewelacyjne cyfry pod Boylenem? Ale nie robi cyfr gorszych niż Holiday po wymianie do Memphis, no. Poza tym ja mówiłem, ja nie oczekuję, że Hutchison będzie gościem, który robi kilkanaście czy pod 20 punktów na mecz. Dla mnie będzie wszystko w porządku, jeżeli on będzie zapieprzał w obronie, dzielił się piłką, robił jakieś tam niskie, średnie, ale będzie takim spoiwem tej piątki, gdzie każdy ma jakieś atuty w ofensywie, ale no, nie każdy w drużynie jest od zdobywania punktów. To... I tacy gracze też są potrzebni i na ławce, i w pierwszej piątce. Odetnijmy już temat Jima Boylena, bo mamy go głęboko w dupie. Jeszcze 34 spotkania, sezon się kończy. Mam nadzieję, że... Mam głęboką nadzieję, że jeśli Jim Boylen dostanie szansę na prowadzenie Chicago w przyszłym roku, to tą szansę po 10 spotkaniach spieprzy i mamy już jakikolwiek plan B. Chociaż znając Gara Formana, takiego planu B na pewno nie ma. Pewnie nie mamy. Tym bardziej, że dostał nową umowę z podwyżką do końca przyszłego sezonu. Ale milion ma gwarantowany w przyszłym roku, tak? Znaczy, to nie jest ważne. Chodzi mi o sam fakt, że jeżeli dostał umowę do końca przyszłego sezonu, to ale to stawiam, jest, że dostanie. Ale nie, ten Bartek, sezon. To jest taka symbolika, bo jak on ma milion gwarantowany na przyszły rok, to ten milion właśnie w dniu wczorajszym przy wymianie Carmelo Antonego Fred Hoiberg, Boże, Gar Forman już dla Boylena zarobił. No. A ile Gar Forman zarobił dla organizacji w tym roku? Oddał 2 drugorundowe piki, cash considerations. No nie ma to jak drużyna w przebudowie oddająca piki jakiekolwiek. To jest już w ogóle dla mnie jakiś kurwa skandal. Naprawdę. A w ogóle wyczytałeś jakąkolwiek informację, bo przy tej pierwszej wymianie z Houston ten nasz drugorundowy pik jest mocno chroniony i on raczej u nas zostanie, tak? Dobrze kojarzę? Rzekomo, ale jakichś takich większych szczegółów się nie doczytałem, więc kto wie, jak to koniec końców, czy to nie był po prostu PR, żeby nie wkurwiać ludzi. A co do tego piku teraz, to nic się nie mówi o tym, czy on jest jakoś tam mocno chroniony, czy nie. Teraz to chyba każdy podawał w ogóle suchą informację, że Carmelo Anthony i kasa za pik, tak więc nawet tam nie było chyba żadnych warunków. Dobra, kończmy temat Boylena, nie rozmawiajmy o Formanie, bo nie ma co się denerwować, wczoraj był Blue Monday. Nie będziemy się wprowadzać w jeszcze bardziej depresyjny stan. No i w Blue Monday musieliśmy oglądać Chicago z Cleveland. Ja po prostu odpadałem w połowie drugiej kwarty, już poszedłem sobie robić jedzenie, bo przecież to była amatorszczyzna. Powiem straszna. Ci szczerze tak, że ja bym chyba ten Blue Monday bardziej odczuł, gdybyśmy przegrali z tymi w ciemnych koszulkach, którzy nazywali się Cleveland Cavaliers, niż... No to była tragedia, to naprawdę była tragedia. Nie spodziewałem się, przyjechać chyba na nasz zlot i też by przegrali. Nie spodziewałem się, że drużyna NBA może być aż tak słaba, naprawdę. Nie oglądałem tak zawzięcie NBA, jak było Charlotte Bobcats, tam wygrywali 8 czy 9 spotkań w sezonie. Natomiast no dzisiaj to po prostu była tragedia, autentycznie tragedia. Już nie ma czegoś takiego jak spadek z ligi, więc nie ma tego faktora motywacyjnego takiego, że o, jak przegramy, to spadniemy. Oni i tak już upadli tak nisko, że niżej się nie da, bo kurwa tam sprzedają bilety po 1 dolarze. No to jest w ogóle... Dlatego muszą dostać Zajona od Adama Silvera i tak pewnie będzie. Nie dostaną. Zobaczysz, że dostaną. Ja stawiam Zion w Cleveland, pierwszy pick.
Oni lubią wygrywać loterię w tym dziesięcioleciu. Chyba trzy już mieli pierwsze piki w tej dekadzie, więc... Więc jesteśmy jedynym duetem na świecie, który w tym momencie może głośno, na głos stwierdzić, że tęsknimy za Fredem Hojbergiem. Tak, ja tęsknię i pisałem to na Shoutboxie i wszyscy myśleli, że sobie jaja robię. Nie, nie robię sobie jaj w porównaniu do Jima Boylena, już wolę Hojberga. Przejdźmy sprawnie do podsumowania naszych asów, debiutantów. Zaczniemy od Wendela, bo z Wendelem będzie szybciej. Jak wszyscy pewnie wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to Wendell Carter Jr. już zakończył swój sezon. Przejdzie, bądź przeszedł chyba już, nie, przejdzie operację pięty. Przeszedł, chyba, tak, przeszedł. Przeszedł operację pięty, wylatuje na okres... Boże, kciuka, nie wiem, co mi się ubzdrało z tą piętą. Lewego kciuka. Tak. Bartek tutaj jeszcze zanim się połączyliśmy, powiedział mi, że to jest ta sama kontuzja, której nabawił się Joakim Noah i która tak naprawdę przekreśliła jego powrót do zdrowia, tak? Tak. Tak więc trzymajmy kciuki, żeby Wendell nie powtórzył losów Noaha. Jak wróci z długimi włosami, to już wiem, że koniec. Jeśli spędzi wakacje w Memphis na jakimś tam w barze Elvisa Presleya, to będzie kiepsko. Dobra, Bartek, Wendell Carter Jr., 44 mecze, wszystkie jako starter, średnio 25 minut, 10 punktów, 7 zbiórek, 2 asysty, 1,5 bloku, 50% z gry, niecałe 20% za 3, ale to sobie ominijmy, darujmy mu, bo widzieliśmy, że Jim Boylen chyba zakazał mu rzucać trójek. W paru zdaniach, jak oceniasz Wendelka, występ Wendelka, tak. Wypiłem szklankę wina, żeby się dzisiaj nie stresować, to trzeba mi wybaczyć. Jak oceniasz ten debiutancki sezon Wendela? No ja jestem zachwycony Wendelem, chyba to jest oczywiste. Nie pokazał pełni swojego potencjału, no bo też nie miał ku temu możliwości za bardzo pod Boylenem czy Hojbergiem, bo też nie była pełna rotacja, ale swoje zrobił, miał parę rewelacyjnych spotkań, gdzie kręcił niezłe cyferki. No a teraz już kontuzja przekreśliła ten sezon. Po połówce na pewno nadzieje są wielkie na następne lata z Wendelem. Mam nadzieję, że wypełni swój potencjał, tak to ujmę, który jest na pewno wysoki. I mam nadzieję, że i Wendell i Lowry to jest frontcourt przyszłości dla nas i że nic złego się nie stanie, że będą się rozwijać, że przyjdzie trener, który uwolni ich potencjał i będzie grał tak, żeby do maksimum wykorzystywać ich atuty. Przede wszystkim Wendell, mimo że był debiutantem, mimo że przychodziło mu mierzyć się z graczami, może nie dwa razy większymi od siebie, natomiast ze zdecydowanie większymi gabarytami. Mam tutaj na myśli przede wszystkim na przykład Embida, chociaż też bardzo mi się podobały pojedynki, ta zawziętość, to zacięcie Cartera, na przykład w matchupie przeciwko Adamsowi z OKC. Jeśli on dorzuci te 5-10 funtów do przyszłego sezonu, kiedy będzie jako drugoroczniak, to ze swoim podejściem do obowiązków w defensywie, z tą swoją mobilnością na nogach, to co mi najbardziej imponowało w tym roku Wendela, to jest to, że on się nie boi skakać. W dobie, kiedy większość centrów boi się skakać, bo zostanie wzięta na plakat, bo będzie faul w ataku, bo cokolwiek, to jest chyba w tym momencie dwóch centrów w lidze, którzy nie mają absolutnie żadnych skrupułów, żeby skoczyć do każdej piłki. I to jest Carter Junior i ten Jared Allen z Brooklynu. Nie wiem, czy masz podobne wrażenie. I przede wszystkim wyczucie, jeżeli chodzi o te próby bloków Wendela, jest niesamowite. To raz, a dwa, że Wendell wyjątkowo rzadko daje się łapać na pump fake'i, co u rookies się rzadko zdarza. No to prawda, ale to jest chyba też związane z tym, że on jest bardzo miękki na nogach. On bardzo szybko przychodzi z tej takiej pozycji, kiedy się wybija, do momentu, kiedy jest na pełnym zasięgu bloku. Tak więc to jest fajne. Ten timing, jeśli chodzi o wyskok do bloku, jest świetny, jest super. No i Wendell przede wszystkim to jest taki zawodnik obok Chrisa Dana, który gdzieś tam równoważy te zapędy ofensywne w domyśle Lawina i Lauriego. Tak, i pewnie jeszcze trzeba będzie mieć na uwadze, że niski skrzydłowy potencjalnie, którego sobie wybierzemy w drafcie, też może być kimś, kto bardziej prze do przodu niż w obronie, dlatego pakowanie się w line-up jeszcze z Jamorantem, który... No co prawda nie wiem, jak będzie bronił w NBA, ale to jest taki flashy point guard, który robi dużo wsadów,
zalicza niesamowite asysty, ale koniec końców może się okazać, że co z tego, że z przodu będzie dobrze, jak w obronie wszystko będziemy puszczać, więc dla równowagi mieć przynajmniej dwóch takich zawodników, którzy są świetni w defensywie, czy w pierwszej, czy w drugiej piątce, to jest moim zdaniem bardzo ważne, jeżeli mamy rywalizować. No to prawda, no, oglądając highlighty tego Moranta, nie powiem, strasznie mi imponuje. Jest chyba przede wszystkim tak atletycznie, większym zadziorem jak Dan, bo Dan, nie wiem, może ja teraz tak Dana odbieram przez to, co wyprawia z nim Boylen, natomiast zrobił mi się tak statyczny, że rzecz mi kurwa, jak go oglądam. Natomiast no, nie chcę absolutnie Dana przekreślać, bo mówię, dla mnie to jest, patrząc na Krista Dana, na to, jak się porusza z piłką, jak pracuje w obronie, nawet to, w jaki sposób się wypowiada, to jest to gość, który ma absolutnie wszystko na to, żebyśmy się cieszyli nim jako graczem pierwszej piątki. To, co jest jeszcze fajne w przypadku Wendela, to nigdy nie byłem specem i pewnie nie będę, jeśli chodzi o zaawansowane statystyki. Natomiast Wendel z tego sezonu ma offensive rating na poziomie 106. Defensive, wiadomo, że net rating ma na minusie, bo to z nim na parkiecie tracimy 110 punktów na 100 posiadań. Ale to jest jeden z lepszych wskaźników w ogóle w drużynie. Jeden lepszy jest kto? Jak zgadniesz, to stawiam ci piwo na zlocie. Antonio Blake. Nie, Ryan Arcidiacono jest jedynym oprócz Raul Alkinsa gościem, który ma net rating na plusie w Chicago. Niesamowite, co za talent. No nie. A ja go nazywałem włoskim kelnerem przed sezonem. To dla mnie to jest w ogóle kosmos. On zalicza w przeliczeniu na 100 posiadań 7 asyst i traci niecałe półtorej piłki. Ten przelicznik ratio, asysty do strat, tak jak patrzyłem chyba z tydzień albo dwa tygodnie temu, to dalej jest na podium w całej NBA. To kurczę, no. No dlatego się mówi, że statystyki nie grają. No. Dobra. Twoja ocena Wendela jest na piątkę z plusem? Czy na piątkę z minusem? Na piątkę z minusem. No moja też będzie w tych granicach, niestety, niestety, niestety. Na szóstkę oceniam Doncicia, więc Wendelowi trochę brakuje. Ciekawe ciekawe jaką notę po debiutanckim sezonie wystawią Doncicowi ci z Atlanty. Wendel u nas jak najbardziej na plus i teraz Chandler. Ty już tam parę słów o Hutchinsonie wspomniałeś. Ja powiem od siebie tylko, że od zawsze na zawsze, jak tylko interesowałem się koszykówką, jak oglądam koszykówkę, to uważam i tak dalej będę uważał, że w rotacji, a przede wszystkim w pierwszej piątce potrzebny jest zawodnik, który po pierwsze zapieprza, po drugie broni, po trzecie nie drze ryja, a po czwarte nie potrzebuje piłki. I wszystkie te kryteria spełnia mi właśnie Chandler Hutchinson. Jestem nim może nie oczarowany, bo to nie jest jednak Superliga. Natomiast taki solidny rzemieślnik, który ma wypracowany jeden schemat, bo pięknie ścina pod kosz i kończy te podania, które dostaje. Ale taki gracz jest w takiej drużynie jak Chicago właśnie niezbędna. W drużynie, w której większość graczy potrzebuje piłki, taki Chandler, który ma piłkę przez 90% swojego czasu głęboko w dupie, jest bardzo potrzebny. No to w sumie powtórzyłeś to, co ja mówiłem wcześniej o tym, że ktoś taki jest nam potrzebny. Ciężko jest go ocenić, bo on od niedawna pojawił się w pierwszej piątce. Na początku sezonu wyglądał na przestraszonego realiami ligi. Nie miał zaufania trenera, co mnie wpieniało do reszty, widząc, że ciągle wychodzi nam na trójce Holiday. I gra po 42 minuty. Gra po 40 minut, blokuje jego rozwój, odbiera rzuty Lauriemu, odbiera rzuty Zakowi. No praktycznie no to było marnowanie czasu i rzutów i rozwoju tej drużyny, skoro Holiday'a dobrze wiedzieliśmy, że nie ma w planach. Więc to było dla mnie nieporozumienie. Cieszę się, że Chandler zaczął grać. No tak jak mówiliśmy, nie kręci jakiś świetnych cyferek, ale on nie od tego jest, ale jestem spokojny o to, że on się rozwinie, bo to jest chłopak, który przez wszystkie lata na parkietach akademickich notował progres. Boise State nie było jakąś wielką uczelnią, on dał radę. Sorry, że ci przerwę, bo tak mówimy o tym, że nie notuje super, super statystyk, natomiast patrząc na ten przelicznik na 100 posiadań, to Chandler notuje prawie 13 punktów, 10 zbiórek, 2 asysty, 1,5 przechwytu, rzuca powyżej 30% za 3, ponad 50% za 2, tam w totalu z gry ma 47%. Tak więc jak na gościa, uważamy go za człowieka, który nie ma jeszcze dobrze ułożonej ręki,
który momentami w ogóle boi się rzucać, bo te jego niektóre trójki to wyglądają po prostu dramatycznie. Natomiast on też nie możemy pójść w tym kierunku, że to jest gość, który nie potrafi rzucać i który nie jest produktywny w ataku, bo tak absolutnie nie jest. Jak rozmawialiśmy przed draftem i też o nim pisałem, to mówiliśmy, że przydałby się nam ktoś taki w typie 3&D i kimś takim, myślę, że właśnie Chandler jest i może być dla nas. Jego etyka pracy jest niepodważalna i taka była w koledżu i myślę, że też stąd się wzięła ta obietnica, którą Chicago dało mu przed draftem i została ona spełniona. Jeśli on w ciągu 2 lat stanie się taką ubogą wersją Klaya Thompsona, bo absolutnie nie wierzę w to, że jego stać będzie na to, żeby sieknąć 10 trójek z rzędu w Staples Center i się nawet nie uśmiechnąć, ale... Bardziej myślę o Arizie czy coś w tym ale, stylu. Ale niech to będzie... O, Ariza to w ogóle chyba jest tak charakterologicznie, jeśli chodzi o budowę ciała, jeśli chodzi nawet o poruszanie się, to całkiem podobna wersja do... Całkiem podobny typ gracza do tego. Nigdy by się nie obraził, gdyby to był jego sufit. No nie, to na pewno nie. Myślę nawet, że bylibyśmy zajebiście zadowoleni, gdyby to był gość, który dorównałby talentowi i sufitowi Arizie. Myślę, że fani Chicago w obecnych czasach to byliby zajebiście zadowoleni przy niewielkim nakładzie sił. No ale miejmy nadzieję, że to się poprawi, że to jest faktycznie ten ostatni sezon, bo nie wiem, ja uchodzę z jakiegoś zwolennika wiecznego tankowania. Tak naprawdę przetankowaliśmy jeden sezon i to tak nieudolnie. Drugi mam nadzieję, że przetankujemy porządnie i mamy nazbierane młodego talentu, jakbyśmy przetankowali lat 5. No tak, no umówmy się, przy tej całej cieniźnie, przy tym całym poziomie abstrakcji, jaki jest w tym momencie w Chicago, to porównując się na przykład do Phoenix, porównując się do... No do Cleveland nie możemy się porównywać, bo tam dopiero co LeBron odszedł. Natomiast porównując się na przykład do Filadelfii parę sezonów wstecz, naprawdę nie jesteśmy w aż tak złej sytuacji, bo w playoffach... No nie zmarnowaliśmy tylu pików, co Sixers. W playoffach nie ma nas tak naprawdę teraz drugi rok. Myślę, że mamy w perspektywie to, że przy odrobinie szczęścia jest szansa, żebyśmy w tych playoffach znaleźli się z powrotem w 2020 roku, bo mamy mnóstwo pieniędzy do wydania. Wiemy, że Gar Forman i tak tych pieniędzy nie wyda, wiemy, że i tak nie sprowadzi All-Stara. I tak nam mało pieniędzy, więc wymieniamy piki za kasę. No więc właśnie, natomiast przy odrobinie szczęścia, naprawdę przy odrobinie szczęścia jest z czego zbudować zespół. No. Ty chyba zauważyłeś, czy Szymon też na naszym odboksie, że nie jesteśmy też taką zajebistą organizacją, która co 2-3 lata podpisuje jakiegoś All-Stara i jest kontenerem, tak? Tak naprawdę w całej historii organizacji byliśmy zajebiście mocni 2 razy i to 2 razy poprzez zbudowany draft. Najpierw przez draft z 1984 roku, no i jeszcze tam jest wymiana Scottiego Pippena po drodze. Natomiast drugi raz przez Derricka Rose'a i przez wybory, które były przed Derrickiem Rose'em, bo tam był Joakim Noah, Luol Deng, po wybory jakie były po Derricku Rose'ie, bo tam był Jimmy Butler i Taj Gibson. Tak więc no, jest tam jakieś światełko w tym tunelu. No. Może coś się... Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki za to, żeby w przyszłym sezonie coś się zmieniło. Moje podejście do tej przebudowy było takie, że okej, oddaliśmy Butlera, zyskaliśmy taki kickstart do rebuildów, uzyskaliśmy Dana, Lawina i Markanena, tak naprawdę to są 3 wysokie piki zyskane w 1 rok, czyli robimy 3-letni plan już w rok. Przetankowaliśmy niezbyt dobrze, mamy Wendela, to już jest 4 niezłych gości, żaden z nich moim zdaniem nie jest bustem. I tak naprawdę wystarczy mądrze przetankować ten sezon. Mądrze mówię, grając jednak cokolwiek, bo za Hojberga jeszcze te mecze niektóre czasem dało się oglądać, za Bulliana absolutnie nie. I ja mam takie poczucie, że ta drużyna stoi w miejscu albo wręcz się cofa, gdzie za Hojberga mimo przegrywania to gdzieś tam pracowaliśmy nad tym tempem i nad tym, żeby grać tą nowoczesną koszykówkę, bo chyba to jest jedyny sposób. Więc miałem nadzieję, że ten sezon będzie jaki będzie, ale coś tam zdarzy się, parę fajnych spotkań, wybierzemy sobie z wysokim pikiem, czy to Zajona, czy Barretta, czy choćby Nasira Little, jeżeli zacznie grać tak jak potrafi, czy Camerona Reddisha. Ja ci mówię, po 25 latach wybierzemy gościa z północnej Karoliny i to będzie, no może nie drugi Michael, ale dla mnie Nasir Little to jest to.
No zobaczymy. No i miałem nadzieję, że po prostu to będzie drugi i ostatni sezon tankowania, że mądrze wydamy pieniądze, bo mamy co wydawać. Nie mówię, że na All-Starów, bo ta organizacja nie ma wiarygodności, żeby ktokolwiek stopu miał tutaj przyjść. Ja myślę, że najpierw musimy pokazać, że budujemy fajną drużynę, że mamy dobry projekt, że sami sobie przede wszystkim wychowamy All-Stara czy dwóch. Tutaj patrzę głównie na Lauriego oczywiście. Ale też nikt nie mówi, że taki Zach, który gra efektownie i potrafił być bardzo solidny na początku sezonu, kiedy został sam. Więc może dopiero wtedy, jeżeli ten projekt będzie się fajnie rozwijał, będą jakieś perspektywy, już będzie jakiś All-Star na miejscu, wtedy uda się zrekrutować kogoś jeszcze. No ale póki będziemy rozdawać piki za pieniądze i grać takie gówno, jak gramy za Boylena, no to o czym my mówimy, o jakim Davisie, o jakich wolnych agentach? Nie wiem, Bartek, czy się ze mną zgodzisz, bo w moim toku rozmowania takie frywolne oddawanie tych drugorundowych pików miałoby sens tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy jesteśmy świadomi, że w tym roku wybieramy z naszym wysokim pikiem kogoś, że podpisujemy All-Stara bądź dwóch, że korzystamy z tego, co w tym momencie mamy w rotacji i zmieniamy trenera. Wtedy zrozumiałbym to, że w Chicago nawet nie chcą się bawić w podpisywanie dwóch zawodników z drugiej rundy draftu za 1,5 miliona, tylko chcą od razu pójść w mocny... chcą od razu zbudować mocną rotację przed sezonem i wiedzieć na czym stoją. Wiesz, no ale piki się przydają do handlowania nie tylko za pieniądze, więc... No to właśnie Garforman nie przehandlował. No, to jest idiotyzm, naprawdę. To jest... Znaczy, nasze miejsce w szeregu pokaże nam wolna agentura w Polato. Jeżeli faktycznie drużyny pokroju Nets, Knicks, Clippers podpiszą jakieś głośne nazwiska, to znaczy, że jesteśmy w takiej dupie, jakiej sobie nawet nie wyobrażamy. Nie wiem, czy widziałeś może nie o kulturze organizacji, ale o tym, jaki jest klimat w tym momencie na Brooklynie, świadczy chociażby to, że Spencer Dinwiddie, którego Chicago wymieniło za prawa do utalentowanego Australijczyka, który nazywał się Cameron Bairstow, głośno już nawet na Twitterze napisał, że będzie starał się rekrutować Kevina Duranta do Brooklynu. Tak więc... Ja bym rekrutował, jak już byśmy myśleli o zmianie point guarda, to bym D'Angelo Russella w obecnej formie rekrutował do Myślę, Chicago. Że Brooklyn go nie puści. No oczywiście, że nie, zwłaszcza jeszcze jak Caris LeVert wypadł, który grał świetny sezon, no ale nie wiem, no na Brooklynie coś się dzieje i szkoda, że u nas... Ciekawe, co myślą teraz o D'Angelo Russellu w Los Angeles, patrząc na to, w jaki sposób na przykład gra Lonzo Ball i jak łatwo łapie kontuzję, bo to jest... Kurde, no kontuzje, wypadł na parę kontuzje rozgrywających to jest w ogóle słowo klucz w obecnej, może nie NBA, ale w sytuacji drużyn, które są gdzieś w dupie, a chcą iść do góry, nie? Bo Los Angeles w tym momencie zostało bez żadnego point guarda, bo Rondo też jest kontuzjowany. U nas w sytuacji, kiedy wypada Dan, to jesteśmy w głębokiej dupie. Atlanta Hawks, jeśli wypadłby Trae Young, to zostają tylko i wyłącznie z Jeremy Linem. No Phoenix Suns w ogóle nie ma chyba żadnego rozgrywającego, który mógłby grać na poziomie NBA. Tak więc dosyć pozycja, która ma duże zapotrzebowanie, jeśli chodzi o talent i zdrowie. No nam potrzeba niskiego skrzydłowego, Lakersom potrzeba point guarda. No, to robimy wymianę Ryan Archidiakono za Ingrama. Możemy dorzucić jeszcze Antosia Blakeneya i jakieś prawa do jakiegoś ciekawego zawodnika, który się okaże jakimś geniuszem pokroju Felicji Oberstoła, czy nie wiem kogo jeszcze. Myślę, że to jest korzystne, no lepiej mieć rozgrywającego niż nie. A... Magic Johnson musiałby przedawkować ostro ten... Musiałby chyba z tym swoim synem coś poćpać, żeby pójść na taki deal. Dobra, Bartek, to tak szybko. Zakładamy, że będziemy w top 4 draftu. To twoja kolejność, jeśli top chodzi... 3. Dobra, zakładamy, że będziemy w top 4. No, jak skończymy w tym bottom 3 najgorszych drużyn, to mamy bodajże chyba 75% szans na to, że z tej czwórki nie wypadniemy. Twoje cztery nazwiska, oczywiście uwzględniając, że numer 1 chcesz najbardziej, numer 4 chcesz najmniej, ale cztery nazwiska, które na dzień dzisiejszy byś z draftu wybrał. I od razu mówimy wszystkim osobom, że Bartek te nazwiska, te prospekty Na pewno bardzo, bardzo chętnie opiszę na stronie jakoś w marcu, tak? No tak planujemy się, teraz jest za wcześnie, zwłaszcza, że widzisz, na Sir Little ostatnio nie grał nic, teraz zagrał fajny mecz.
Liczę, że Reddish się też podniesie z formą, bo nie gra zbyt rewelacyjnie. Jamorant, olbrzymi skok, ciągle ktoś się tam wciera na w dzień tych mokach, dzisiejszy, więc... Na dzień dzisiejszy, od pierwszego. Dobra, ale mówimy, kogo ja bym wziął, mając Tak. pierwszy pick, a Pierwszy, nie drugi, trzeci, jak... czwarty. No to myślę, że każdy by wziął Zajona, mając pierwszy pick. To nie ma w ogóle o czym mówić. To może być gościu, który zmieni całkowicie oblicze organizacji i tutaj, mimo tego, że długo bym się zastanawiał tak faktycznie między nim a Barrettem, jeżeli mówimy o jakimkolwiek ficie, to wydaje mi się, że jak masz do wyboru kogoś takiego jak Zion, liczysz, że będzie kimś pokroju LeBrona dla tej drużyny, do której dołączy, no to go po prostu bierzesz. Niezależnie co z tym zrobisz później, czy go wymienisz za drugi czy trzeci pick, tak jak Boston zrobił wymianę wtedy, kiedy Fila chciała Fulca i wiemy, jak na tym Sixers wyszli. No ale mimo wszystko wziąłbym tego Zajona, potem bym się dopiero zastanawiał, jak z nim grać. Moim drugim wyborem, no to jeżeli Zajon pierwszy, no to RJ Barrett. Z trójką na dzień dzisiejszy Jamorant oczywiście, no i z czwórką, mimo obecnej formy, to ja wciąż widzę w nim ogromny potencjał, Reddish. No, to jest taka czwórka, która chyba nikogo nie dziwi, nie jest ten jakaś... Cameron Reddish to ten zaliczył chyba straszny zjazd, jeśli chodzi o procent z gry, nie? W ogóle z gry trójki jego rzut to jest tam 20 czy 30 parę procent, to... No on chyba nie do końca jest szczęśliwy, że że jest poszedł trzecią do opcją. Duke'a, tak, razem z Barrettem i Zionem, bo jak gdziekolwiek indziej pewnie byłby numer jeden w zespole i może wyglądałby dużo lepiej, no bo no nie oszukujmy się, masz trójkę najwyżej klasyfikowanych licealistów w kraju w jednej drużynie. Ktoś musi ucierpieć. To może być nasz ratunek, gdybyśmy przypadkiem wypadli za trójkę, nie? To może być steal. Little też leci w mokach na łeb, na szyję. Jest ciekawy, jeżeli chodzi o point guardów, Garland, który obecnie jest chyba kontuzjowany, a mimo wszystko się trzyma w tym top 10. No. A kim jest ten gość, który nazywa się jakoś Hachimura, czy jakoś tak z Gonzagi? Ja jakoś nie bardzo go śledziłem, wiem, że widziałem jakieś parę highlightów z nim, ale... Bo on w którymś moku pojawił się na szóstym miejscu. Ja go w ostatnim widziałem na 15 dopiero, więc... A, to już zlecam. Ale to też zależy, kto gdzie patrzy, jak głównie się posługuje Tankatonem. To jest taka stronka najciekawsza chyba. Dobra, teraz będzie, już prawie na sam koniec, będzie delikatne... A twoja czwórka? A, moja czwórka? No. Nie, no moja to tak samo, no Zion to może być gość, który... Zakładamy, że Zion trafia do Chicago, to jest gość, który z miejsca może zrobić to, co dał Chicago Derrick Rose. To może Derrick Rose nie, no bo Derrick Rose też był z Chicago. Natomiast jakiś czas temu pisaliśmy sobie, że koszykówka w Chicago w tym momencie nie jest trendy, po prostu nie jest fajna. W Chicago liczy się NFL i długo, długo nic, a koszykówka jest, bo jest. No, byki są fajne, to jest marka, tam się przychodzi, fajnie, wiszą jakieś trofea, sprzedają się koszulki. Benny the Bull to jest najlepsza maskotka na świecie. Natomiast Zion to jest z miejsca gość, który pomógłby zmienić w ogóle postrzeganie koszykówki. Jakikolwiek on poziom sportowy by tej organizacji nie dał od pierwszego meczu. Pomógłby zmienić postrzeganie przede wszystkim koszykówki i sprawiłby, że chciał, nie chciał. To koszykówka stałaby się ważniejsza. A po drugie, myślę, że łatwiej byłoby bykom kogokolwiek przekonać do gry w Chicago, mając gościa, o którym cały świat mówi od 3 lat, no bo to jest podobna sytuacja, jak jeszcze było z LeBronem Jamesem, tak? Ja tam nie pamiętam dokładnie, jak było, ale LeBron James w szkole średniej podpisał chyba kontrakt z Nike'em na 100 baniek, jak jeszcze nie zagrał w NBA. I tutaj może być bardzo podobny schemat. Tak więc jeden kandydat na pewno Zion. Z dwójką oglądałem parę highlightów i jeden prawie pełny mecz Duke. Grało z Virginią, czy jakoś tak. I ten RJ Barrett, no mi się on koszykarsko bardziej podoba od Williamsa, od Williamsona. Natomiast to najprawdopodobniej byłaby dwójka. Z trójką Morant. Przez ciebie na niego choruje. I jak nie chcę, żeby opuścił nas Chris Dunn i oby wrócił do swojej dyspozycji, tak, Jamorant to jest gość, którego po prostu w Chicago bym widział. No i z czwórką ja tego typu w top 4 nie zmienię. Gość z północnej Karoliny, Nasir Little. Po prostu. Historia lubi się powtarzać. Myślę, że po 25 latach taki wybór. Myślę, że Nasir Little nie byłby kimś takim, jak był dla Portland Sam Bowie, no. No to powiem tak, jeżeli mielibyśmy wybrać Nasira Little, to musi zacząć grać tak, żebyśmy go wybrali z drugim albo pierwszym pikiem. Oby. Dobra, moją czwórkę przedstawiłem, to teraz tak szybciutko, tylko delikatne lokowanie produktu.
bo chcielibyśmy, ja w imieniu swoim, Bartka, w ogóle wszystkich, którzy wchodzą na stronę chicagobulls.pl, ale i wszystkich fanów NBA, zaprosić 23 lutego do Warszawy, bo robimy naprawdę świetną imprezę. Będzie ogólnopolski zlot fanów byków, ale nie tylko, bo nieoficjalnym mottem naszej imprezy jest łączy nas pasja i tylko i wyłącznie o to chodzi. Będziemy przez 5 godzin grali w kosza, będziemy całą noc pić alkohol i oglądać mecze retro i plus na żywo Chicago Bulls Boston Celtics. Będzie masa ludzi, będzie masa niespodzianek, będzie masa konkursów, będzie mega klimat, bo będziemy mieli DJ-a, będziemy mieli fotoreportera. Naprawdę będzie zajebista sprawa. I jeśli jest ktokolwiek chętny, żeby dowiedzieć się o szczegółach zlotu, to albo nam skomentujcie tutaj na YouTubie, albo napiszcie na fanpage'u, albo odezwijcie się jakkolwiek na Magic Basketball. Wszyscy na pewno was skierują. Wszystkie drogi prowadzą do Warszawy na zlot 23 lutego. Bartek. Gramy na hali na nowych zasadach. Słucham? Gramy na nowych zasadach, do tych, do których zmierza NBA, czy takich klasycznych. Ale gdzie na zlocie? No, bo nie wiem, czy ustawiamy krawężnik na linii rzutów za 3 i robimy sobie... Nie, na zlocie, tak jak w NBA, strefa będzie prawie nielegalna. Dobra, czyli rozumiem, że gramy boyball i postapy na ciebie. Tak jest. Dobrze. I można walić z połowy. A w ogóle będzie też konkurs rzutowy z połowy tyłem. W tamtym roku to jest w ogóle abstrakcja. Krzysiek Spun trafił za pierwszym razem, wygrał bon na 1000 zł do studia tatuażu w Warszawie. Tak więc będą zajebiste konkursy, będzie jak w Chicago. Nawet puścimy intro. To jeszcze musimy znaleźć kogoś, kto się przebierze za Benego. Jak ktoś popije, to się takiego znajdzie. No, w humorach lepszych niż forma Chicago Bulls obiecujemy, że nagramy jeszcze jakiś podcast tego sezonu. Nie pozwolimy sobie ponownie na 3 miesiące przerwy. Dzięki Bartek. Absolutnie nie. Dzięki Bartek, wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć.